wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, Vindetto Elixa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, tak się składa, że w niedzielę miałam urodziny. Miałam w weekend nagrać dla Was film, ale miałyśmy z Natalką bardzo taki pracowity weekend, więc nawet w mojej urodziny miałam zajęcie, kochani. Natomiast w sumie spędziłam je w gronie najbliższych przyjaciół, czyli mojej ukochanej Natalii. No i uważam, że urodziny w takim gronie po prostu są najlepsze. Tak szybko, bez żadnego tam chwalenia się, ale powiem Wam mniej więcej, co dostałam. Dostałam książkę, jak zawsze, bo co roku dostaję jakieś książki. Tylko że jeszcze ta książka do mnie, słuchajcie, nie dotarła. Bo jak się okazało, był remament, więc w sklepie stwierdzili, że jednak nie mają tej książki, a najpierw twierdzili, że ją mają, ale no nieważne i trzeba zamówić ją gdzieś po prostu gdzie indziej. Więc tak, dostałam jeszcze kolczyki, kochani, z Zalando, bo tam są, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo fajne kolczyki, bardzo fajna biżuteria. No i te mi się tak podobały, bo one są idealne do tego żakietu, więc może zatrzymam się teraz na tym żakiecie. To jest nowość u mnie, pochodzi z second handu, słuchajcie, i tak się niechcący złożyło, że kolczyki tak idealnie dopasowały się do tego żakietu, bo jak widzicie, na nim też jest ten kolor taki niebieski, to jest taki hipnotyzujący bardzo kolor. No i tutaj jeszcze zaznacza się kolor taki zielony, to jest taka zgniła zieleń i dawno nie zakładałam, nie nosiłam mojej torebki Kazar, właśnie, która będzie w tej stylizacji. Założyłam do tego sobie czarne spodnie, więc stylizacja jest dzisiaj bardzo taka stonowana. No i ogólnie dzisiejsze stylizacje to takie bardziej będą właśnie stonowane, jak na mnie, można tak powiedzieć, chociaż będzie jedno szaleństwo, ale wiecie, takie dzisiaj po prostu bardziej normalne, można powiedzieć, natomiast no mogłam zaszaleć jeszcze tutaj z tym żakietem, kochani, i na pewno to zrobię, bo można założyć sobie jakąś sukienkę basicową pod spód, rajstop jakieś bardzo ładne i też będzie fajnie to wyglądało. Nie wiem, czy Wam się już wyświetliła ta stylizacja, a jak nie, no to niech się wyświetli, zobaczycie, jak tutaj to wszystko wygląda na mnie, więc postawiłam Cię na takie luźniejsze spodnie. One są naprawdę takie bardzo, bardzo wygodne. Kiedyś nie nosiłam takich spodni, teraz bardzo, bardzo lubię. Nie mam zrobionych dzisiaj paznokci, słuchajcie, trochę mi muszą odpocząć od tych wszystkich sztucznych dziadów, że tak powiem. I też nie miałam czasu ostatnio, słuchajcie, się z tymi paznokciami bawić, bo jak wiecie, sama je sobie robię. Szkoda mi czasu, po prostu wolę jakąś książkę ciekawą poczytać. Teraz tak. Co jeszcze dostałam na urodziny? Dostałam jeszcze na urodziny takiego futrzaka różowego. To później Wam powiem przy okazji pokazywania stylizacji. Też takie buty z Zalando, Steve Madden, skórzane, zielone, na promocji, słuchajcie, one były przecenione o połowę, bo tak normalnie, no to sporo kosztuje, chyba z 500, a zapłaciłam za nie, ja sama nie, jako prezent. 250 zł, więc za skórzane buty to jest super, bo tak jak, słuchajcie, no uwielbiam buty od Steve'a Maddena i mogę Wam je polecić, są bardzo wygodne, są porządne i na przykład tak chciałam powiedzieć o marce Kazar, że też bardzo lubię, ale już ceny są takie wyższe, tam 800 zł, 600, 700 za takie właśnie szpilki trzeba zapłacić, więc uważam, że 250 zł, no to, a poza tym zielone takie mi były bardzo potrzebne, więc słuchajcie, trafiło się tak, że były urodziny i mogłam sobie zamówić i tyle. Dobra, kochani, jeszcze wiecie co mam? To akurat nie mam, nie kupione było na urodziny, Calzedonia i rajstopy, które mają z tyłu takie kokardki, są brokatowe, tylko że wiecie co, to bardziej takie, znaczy to są rajstopy, ale takie grubsze, nie wiem jak to powiedzieć, takie trochę jak leginsy, a natomiast słuchajcie, to mnie zmyliło, ponieważ gdybym wiedziała, że to są takie bardziej jak rajtuzy, to wzięłabym rozmiar S, a wzięłam M-kę i trochę mi z tyłka spadają i to mnie bardzo wkurza, bo jak je noszę, to po prostu za każdym razem to mi się coś marszczy, jest to mega uciążliwe, bardzo mnie to denerwuje, ale no nie dało się ich wcześniej zmierzyć, dlatego że one były już zapakowane, wiecie o co chodzi, jak je rozpieczętowałam, to już odesłać ich nie można, nie będę rajstop też zwężać, więc one dzisiaj się pojawią w którejś ze stylizacji. Kochani, kupiłam jeszcze w second handzie jakiś czas temu, bardzo dawno temu, wręcz nie wiem, czy Wam pokazywałam, jeansowe kozaki, więc nie tylko na Zalando, ale w second handzie też buty, jak się fajne trafią, to kupuję, tylko że one są do naprawy, to znaczy do naprawy. Tamten drugi but jest tak jakby trochę taki poplamiony, ja je prałam, słuchajcie, w misce normalnie, ponieważ jest to jeans, no wiadomo, że do pralki tych butów nie włożę,
ale mam zamiar je sobie troszeczkę, tak wiecie, podziurawić, żeby pozbyć się tych brudnych plam, bo to się nie odeprało, nie wiem co to ma być. To jest takie trochę zafarbowanie. Można na przykład, mogę sobie pomazać je farbą, mogę sobie, nie wiem, dziury porobić, ozdobić te buty, więc dużo, dużo tutaj opcji jest, ale chyba ozdabiać nie będę, dlatego że one też fajnie wyglądają, jak się tak, wiecie, powygina. Więc jak już będą ozdoby, to gdzieś to będzie przeszkadzało, bo będzie tutaj widać te nitki, więc chyba zdecyduję się na podziurawienie tych butów. Wiecie, jak to zrobię? Wezmę po prostu skalpel, ostry taki, no i można kupić go w sklepie medycznym na przykład, my zawsze kupujemy, bo Albertowi do pracy są potrzebne te skalpele i ja po prostu sobie jeden od niego wezmę i sobie te buty tak podziurawię, bo pumeksem to się można, słuchajcie, wykończyć. Dobra, pokazuję dalej, co takiego jeszcze mam. Koszula z second handu, biała, długa, jak wiecie, zawsze to powtarzam, że białych koszul nigdy za wiele. No i tym razem taka dłuższa, bardzo fajna. Powiem Wam szczerze, że długo czekałam na taką koszulę. Miałam kiedyś wersję męską, coś tam kombinowałam z nią, ale to nie to samo, bo ta jest po prostu szyta na kobiety i zupełnie inaczej to wygląda. Chociaż te męskie też fajnie się prezentują, ale wiecie, chciałam konkretnie taką dla kobiet. No i ta, powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się spodobała. Była nowa z metką. Jest w rozmiarze 36. Tutaj mamy też takie zdobienie, ale założyłam do niej pasek. Mam nadzieję, że tam nic mi nie prześwituje, bo potraktowałam ją jako sukienkę, słuchajcie, kochani, więc rajstopy pod spodem mam. No i jeżeli coś, to ewentualnie można jakiś taki żakiet założyć, kamizelkę na to, no po prostu można tutaj kombinować sobie z taką koszulą. Tak jak mówię, bardzo, bardzo chciałam mieć taką w swojej garderobie. Udało się, bo w second handach prędzej czy później to zawsze coś trafia w moje ręce, jak sobie coś wymyślę w tej głowie. Także fajna jest ta koszula. No i słuchajcie, cieszę się. To jest jakaś taka sieciówka i co? I nie wiem na internecie, ile ona może kosztować, pewnie jakoś niedużo, bo to jest taka z tych takich chińskich sieciówek, czy to nie wiem zresztą, słuchajcie, więc ogólnie rzecz biorąc, ja kupiłam ją w Ubieram chyba za 24 zł, jakoś tak, na przecenie. Teraz, kochani, coś takiego, żakiet taki aksamitny, to jest rzecz vintage, mamy tutaj koronkowe rękawy, no i ja sobie założyłam to na tą białą koszulę, można założyć sobie tutaj na coś z krótkim rękawem, wtedy będziemy bardziej widzieć tę koronkę, na bieli, wiadomo, wygląda to inaczej, na innym kolorze też będzie ta koronka inaczej się prezentowała, na gołych rękach też zupełnie inaczej. Tutaj jest taki czarny jeden guzik aksamitny i tyle, bardzo prosta rzecz, taka dłuższa, no ale wiadomo, że pod spód trzeba coś założyć, więc no taka sukienko, nie sukienka, także coś tutaj pod spodem jak najbardziej. Powiem Wam, że lubię bardzo aksamitne rzeczy i to od bardzo, bardzo dawna, takie welurowe i to u mnie zostało, zostało na zasadzie takiej też, że mam bardzo dużo materiału, właśnie weluru, aksamitu. Planuję kiedyś coś z tego sobie uszyć, jak odzyskam swoją niezależność czasową, kochani. Do tego dążę, także na pewno sobie z tego, z tych materiałów coś uszyję. Także, ale w second handach, jak jestem, jak najbardziej welur i aksamit zawsze chętnie przygarniam. Kochani, kupiłam sobie takie spodnie, ponieważ wydały mi się i są rzeczywiście bardzo ciekawe, bo mamy tutaj takie cieniowanie, więc nie są to takie zwykłe jeansy, to jest Bershka. One były nowe z metką. Takie mam jeans z tyłu, tak się prezentują, kochani. I tutaj mówię od razu, że jeżeli ktoś chce te jeansy, to ja je sprzedam. Wystawię na Vinted, dlatego że ja jednak nie do końca dobrze się czuję w tych spodniach i mówię to szczerze, bo na co dzień nie noszę jeansów, odzwyczajam się totalnie od tych spodni. No wzięłam te ze względu na to, że są fajne, po prostu są fajne i wiem, że Wam też się spodobają. Jeżeli chodzi o rozmiar, to to jest rozmiar 34. Oczywiście Wam dokładne wymiary podam. Ogólnie rzecz biorąc, spodnie są naprawdę ciekawe, bo no widać, że coś się tutaj na nich dzieje, także też z nimi można stworzyć fajne stylizacje. No jeżeli nikt ich nie będzie chciał przygarnąć, no to zostaną ze mną albo wystawię je na Vinted. Mam też dużo takich osób spoza tego kanału, które po prostu takie moje, można powiedzieć, stałe klientki od, nie wiem, 10 lat, które zawsze jakieś takie pojedyncze rzeczy ode mnie kupują. Także jeżeli chcecie, no to Wy macie pierwszeństwo. Moje kochane kobietki, jeżeli któreś z Was spodobają się te spodnie, to piszcie, ja je po prostu od razu po filmie Wam wystawię.
Kochani, kolejna rzecz to jest coś takiego, taka bluzka, bardzo podobają mi się tutaj kolory. Słuchajcie, stylizacja też jest dzisiaj taka na cebulę, ja po prostu dzisiaj miałam taką potrzebę warstwowości, tak to nazwałam, czyli tak jak tutaj mam na sobie żakiet założony na spodnie, bez żadnych tutaj rajstop i tak dalej, nie chciało mi się tych rajstop zakładać akurat w tych stylizacjach. No i tutaj, słuchajcie, też chciałam takiego blusa poczuć, tak zielono mi się zrobiło. Założyłam chyba właśnie tutaj te nowe buty. Te zielone, tak mi się wydaje, już ja nie pamiętam. Tak, tak, bo tutaj chciałam ten zieleń wydobyć, który jest taki tutaj najmniej widoczny, ale gdzieś jednak jest. Też tutaj mamy kolor różowy, bardzo dużo fajnych kolorów tutaj się zaznacza. To zostało przeze mnie przerobione. Pokażę Wam tak szybciutko, wyświetli Wam się takie zdjęcie, taki screen, jak ta rzecz wyglądała. Więc tutaj były dodatkowo takie dłuższe rękawy, no po prostu bardzo dużo tego było, w kolorze takim, dokładnie z tego samego materiału. Więc ja stwierdziłam, że tutaj formy nie będę zmieniała, czyli czasem taka drobna przeróbka, a czasem muszę poświęcić więcej czasu na coś, na przykład zwężając daną rzecz, nie wiem, wymieniając zamek, dodając zamek, przeróżne są te przeróbki. I ostatnio, kochani, miałam taki karton rzeczy, różnych, przeróżnych. Oczywiście one tam sobie leżą, ja tam zerkam, bo one tam cały czas leżą. Ja sobie ponagrywałam takie filmiki krótkie, jak te rzeczy wyglądają przed przeróbką. Takie specjalnie dla Was, żeby jak później przerobię te rzeczy, to Wam po prostu je pokażę. Także tutaj też akurat udało mi się pokazać Wam, jak te rzeczy wyglądały. Może jest to drobnostka, bo tylko bierzemy nożyczki, obcinamy, ale chciałam, żebyście widziały, jak to wyglądało. Wiem, co Wam miałam powiedzieć, tak bardzo, bardzo szybciutko. Kochani, muszę się wybrać, bo już się z ciocią umówiłam. Jadę po stary dywan, który kiedyś kupił mój tata mojej mamie. To jest dywan z PRL-u, taki w panterę. I ja go sobie, słuchajcie, chcę tutaj położyć. Później rodzice oddali go dawno temu mojej cioci. Cioci też służył bardzo długo, natomiast no teraz tam zmieniła sobie po prostu wystrój, remont i tak dalej. No i ten dywan trafił na strych. Ale bardzo się cieszę, że on tam jest. Ja pisałam do cioci, pytałam, czy ma ten dywan... Boże, jakieś włosy mi się tutaj przyklejają dzisiaj, kurde. Pytałam się cioci, czy ma ten dywan i słuchajcie, jest! Ja uwielbiam ten dywan, mój tata... Taki gust po prostu miał, mi się od dziecka ten dywan podobał i nie rozumiałam, dlaczego mama go nie chce. Tylko w sumie mi się przypomniało dlaczego, bo mieliśmy kiedyś pieska, ja całe życie żyję ze zwierzętami i wtedy mój piesek Kundelek gubił strasznie sierść, a ten dywan miał czarne obwódki, po prostu mama, słuchajcie, dwa razy dziennie ten dywan odkurzała. Tam po prostu się w niego wszystko wbijało, ja to pamiętam. No ale teraz ja mam trzy Shih Tzu, więc one nie gubią sierści, mają te włosy, także na tym dywanie nic nie będzie widać, a jak nawet będzie, no to trudno. Kochani, no po prostu zrobię tutaj taki klimacik dla Was też, żeby się fajnie oglądało, no zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Będzie tak przytulniej po prostu. Będzie ta pantera w stylizacjach, bo jeszcze tylko Joannie, że szkurna mać, brakuje panterkowego takiego dywanu, ale zobaczycie, on jest świetny. Taki biało-czarny, mam nadzieję, że jest jeszcze w takim stanie, wiecie, fajnym, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo stary dywan, bo ma chyba ze 30, bo i więcej lat. Oddam go do pralni, jak coś i muszę męża poprosić, żeby ze mną po ten dywan pojechał, bo nie wiem, czy on nam wejdzie do samochodu, czy trzeba, nie wiem, nie no, przyczepkę to mi nie będzie brał, tylko coś tam wymyślimy, słuchajcie. Także dobra, dalej, już pokazuję Wam, co jeszcze mam. Kochani, teraz taka koszula i założyłam ją sobie w dniu moich urodzin, dokładnie wyświetliłam się stylizacja, jak to wyglądało. Słuchajcie, miałam jeszcze tutaj tą moją nową kolię, pytałyście o nią, ona też pochodzi z Zalando, konkretnie jest to Aldo i wzięłam ją sobie, kupiłam ją sobie, ponieważ ona właśnie ozdabia różne moje takie stylizacje, bo czasem biżuterię też warto mieć, taką mocniejszą, żeby ją było widać. Jak najbardziej ja ją lubię zestawiać sobie do koszul, tutaj akurat zapomniałam jej założyć, kochani, ale dodajcie sobie jeszcze tutaj tę kolię z ostatniego filmu. No i tutaj jak jest to wiązanie, kochani, no to ja sobie przełożyłam to w spodenkach przez szlufki. To zobaczycie, że tak sobie tak wymyśliłam i to się taka spójność zrobiła, bardzo mi się to podoba. Ta koszula jest taka wdzięczna, kochani, błyszczy się jak taki jedwab, jest taka delikatna, to jest poliester ogólnie, ale naprawdę jest niesamowicie przyjemna i taka wygodna, więc naprawdę świetna. Taka łączka, bardzo delikatna, czyli taki zarys gdzieś wiosny, no i mamy tutaj takie fajnie wszyte rękawy, delikatne takie bufeczki, super, bardzo mi się podoba. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam.
Kochani, kolejna koszula. Kiedyś miałam coś podobnego, tylko w innych odcieniach. Ta jest też bardzo fajna. Tutaj mamy kolor czarny i na tle tej koszuli jest dużo takich różnych biżuteryjnych, po prostu łańcuszków, sznureczków, chwościków. Więc tak się prezentuje ta koszula. Przedłużone takie trochę mankiety. Ona też jest chyba poliestrowa, natomiast gdzieś zahacza o bawełnę. Takie mam odczucie. Z tyłu tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba też, kochani, bo ja lubię takie koszule. Wszystkie koszule lubię, ale raz na jakiś czas lubię je wystawić na Vinted, dlatego że po pierwsze chcę, żebyście wy miały fajne koszule, po drugie gdzieś mnie boli głowa, jak za dużo mam po prostu pewnych rzeczy, wiecie, nie mam czegoś takiego, że nie jestem chomikiem i stwierdziłam, że większą radość sprawia mi po prostu czy dzielenie się danymi rzeczami, bo i mojej przyjaciółce oddaję, i drugiej przyjaciółce, i trzeciej i tak dalej, więc sprawia mi to ogromną radość i też właśnie jak wy macie ode mnie jakieś rzeczy. Lubię też wam w gratisach coś wrzucić, jak ode mnie na Vinted coś kupujecie, także staram się po prostu tym, co mam, dzielić. No czasem jest tak, że coś bardzo mi się podoba i jest mi bardzo potrzebne na daną chwilę, więc czasem po prostu czegoś, no nie mogę wystawić po prostu, ale za jakiś czas myślę, że zawsze można się jakoś tam dogadać, więc... Okej, wracając jeszcze do tej koszuli, co mi się tutaj w niej, dziewczyny najbardziej i kobietki, kochane moje, podoba? Podoba mi się ten kolor niebieski, wiecie, który tutaj się zaznacza, dlatego że on tutaj po prostu tę koszulę tak ożywia. Jest też taki różo-czerwień, ale gdzieś on jest po prostu takim połączeniem z tym niebieskim. To wszystko tworzy taką bardzo fajną całość, bo słuchajcie, pierwsze co to mi się ten niebieski rzuca w oczy i od razu pomyślałam o jakiejś niebieskiej torebce, tak dalej. Już tworzyłam sobie w ogóle inną stylizację, ale myślę, że jak jeszcze coś powymyślam, to tak jak się z wami wcześniej umawiałam, będę wam wszystko po prostu pokazywała. Kochani, futrzak, taki różowy, neonowy, ten kolor troszeczkę na Zalando inaczej się prezentuje, jest bardziej taki wpadający trochę w brzoskwinie wręcz, słuchajcie, więc totalnie inny kolor, jak najpierw zobaczyłam, po prostu jak otworzyłam karton, to tak zrobiłam, normalnie oczy takie, mówię, o matko, jaka żarówa, ale później jak wyjęłam go z folii i tak dalej, stwierdziłam, że jest no bardzo fajny ten futrzak, mam ich dużo, ale kocham, bo ja się mi tak dobrze czuję. W tym wygląda taka landryna dosłownie, słuchajcie, ale muszę tutaj właśnie je tak uspokoić, tak dalej. Pokażę wam w stylizacji, no takiej bardzo ekstrawaganckiej, niby czarne, ale wiecie, krótkie skórzane, takie spodenki i tak dalej, więc taka stylizacja bardzo ekstrawagancka, ale słuchajcie, dobrze się w tym futerku mimo wszystko czuję. Jest tutaj napisane Nelly, rozmiar S, też ono było na przecenie. Takiej spoko przecenie, połowa chyba nawet, 40% to minimum, także też okazja, bo teraz oni wyprzedają te futra, więc warto je teraz sobie kupować, bo no, za chwilę można powiedzieć, że się kończy sezon, tak? Ja już gdzieś tam, słuchajcie, widzę wiosnę, u mnie tak zawsze jest, że jeszcze nie ma, ale już ja widzę styczeń, to już wiosna, także tak to bywa. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o to futerko. Kolejna rzecz, kochani, to jest sweter, taki golf. Ja bardzo lubię golfy, ale w tym sezonie, słuchajcie, i ogólnie w tym roku bardzo mało noszę swetrów. Bardziej tak właśnie jakieś koszule, kombinezony. To jest po prostu u mnie, one zdominowały cały sezon jesienno-zimowy, cały czas noszę kombinezony. Jakieś marynarki, a swetry po prostu leżą, dlatego powystawiałam połowę swetrów na sprzedaż. Mam mało już teraz sweterków, słuchajcie, dlatego że... Jak widzę piękny jakiś w second handzie, to kupuję, ale ogólnie naprawdę w ogóle jakoś nie chodzę w swetrach, no zima powinno się chodzić, cieplej by mi było, chociaż nie marznę w tych futrzakach i tak dalej. No ten jest bardzo ładny, słuchajcie, jest to kolor taki szaro-biały, coś takiego, zdobienie tutaj mamy bardzo fajne, dlatego on mi się spodobał, gdyby tego nie było, to bym w nim nie chodziła i tyle. Tu jest rozmiar M. Jeżeli chodzi o skład tego swetra, to słuchajcie, jest metka wycięta, ale na pewno jest tutaj wełna, może być wiskoza, więc jest to taki sweter na pewno ze składem takim szlachetniejszym. Nie jest to jakiś akryl, na pewno, a jeżeli coś tutaj jest takiego sztucznego, to jest to pomieszane, więc na pewno nie 100% akrylu. Bardzo fajnie grzeje, o, więc może być tutaj zdecydowanie wełna, tak, bo on bardzo, bardzo jest mi takim ciepło. No i też, słuchajcie, podoba mi się forma tego sweterka, czyli jest taki krótszy właśnie do wpuszczenia i na przykład do tych spodenek, które wam się tam wyświetliły, czy też wyświetlą. Do tego kozaki moje takie z Guessa, świecące, ładne. I gotowa stylizacja, bardzo prosta, tak? No bo tutaj, słuchajcie, gdzie można to kombinuje, gdzie nie jest wskazane, to zostawiam tak, jak rzecz się ma i koniec, kropka. Myślę, że tutaj sweter i tak gra takie pierwsze skrzypce, no bo właśnie ma to piękne zdobienie z przodu.
Kochani, teraz dwie kamizelki i to są kamizelki stare, które widzieliście, ale nie pokazywałam Wam ich jeszcze w takich stylizacjach. Stylizacja jest bardzo prosta, ponieważ czarny kombinezon aksamitny, ale jest tutaj bardzo mocne nawiązanie, bo ta kamizelka też jest z aksamitu, więc aksamit nawiązujący do aksamitu, do tego aksamitna torebeczka. Pyłek jakiś lat. Do tego aksamita torebeczka, która ma takie też kamienie ozdobne, bardzo mi się ona podoba. No i słuchajcie, kamizelka jest taka bardzo biżuteryjna, można tak powiedzieć. Z tyłu tak się ona prezentuje, już Wam ją pokazywałam, ale może ktoś jest tutaj po raz pierwszy, a ja mam tyle tych rzeczy, słuchajcie, że żeby teraz obejrzeć moje 530 odcinków i dokopać się do tej kamizelki, no to jest nie sposób. Każdy mógł o niej już zapomnieć, więc ja raz na jakiś czas też będę ze starych rzeczy robiła Wam stylizację, dlatego że po prostu to są nowe pomysły, świeże, więc jakby nie patrzeć, to jest jakaś nowa inspiracja. No i każda rzecz po prostu można tak na tyle sposobów przedstawić, że teoretycznie to ja bym mogła się przez całe życie już, przez całe życie mogłabym nie kupować niczego, mieć te wszystkie rzeczy, które mam. No ale wiadomo, to się też zmienia, a poza tym ja kocham lumpeksy, więc ja tam muszę raz na jakiś czas być, chociaż 2 tygodnie teraz, słuchajcie, nie byłam. No i kochani, teraz jeszcze taka kamizelka, którą ostatnio dosłownie wygrzebałam z takiego kartonu, który ona czekała na przeróbkę, właściwie słuchajcie, na przeróbkę. Ja miałam wyciąć z niej te wszystkie skórzane elementy, natomiast stwierdziłam, że kurczę, no nie będę jej niszczyć, jest jaka jest, bo ona nie jest w stanie idealnym, tu czegoś tam brakuje i tak dalej, natomiast stwierdziłam, że ona jest bardzo fajna, no i pasuje do tych kozaków, które Wam pokazywałam na początku tego filmu, więc to jest taki zestaw jeansowy jakby. Teraz te jeansowe kozaki są mega modne, bo chcąc nie chcąc widzę na Zalando, że pełno jest jeansowych kozaków. Ja już miałam chyba te 3 pary. Jedne odesłałam, bo po prostu wisiały jakoś tak, wiecie, musiałam zamówić po prostu 3, żeby zobaczyć, które będą najlepsze. Ale też przypomniało mi się, że mam te z second handu, więc czemu nie połączyć tutaj tych jeansowych dodatków, jak to ze sobą tak bardzo ładnie wygląda, tych dwóch... tych butów i tej kamizelki, no i też właśnie na temat tych kozaków, trochę jeszcze je poprzerabiam, więc będą nawiązywały do tych tutaj przetarć, które są właśnie na tej kamizelce widoczne. Ona jest ogólnie bardzo ładna, nam się od samego początku podobała, pokazywałam Wam ją w początkowych moich filmach, więc kupę czasu temu. I słuchajcie, no wygrzebałam ją, nie będę jej na razie cięła, nic z nią nie będę robiła. Bardzo fajnie też będzie wyglądała do czekoladowych kozaków, także dużo, dużo opcji, jeżeli chodzi o tę rzecz. Kochani, rozbolało mnie gardło od tego gadania, dlatego że teraz jak prowadzę też spa, to dużo gadam, dużo po prostu dzielę się z kobietami możliwościami biznesowymi i tak dalej, więc ciągle to gardło jest nadwyrężane i tak dalej. Także jak dzisiaj też ten film właśnie dla Was nagrywam, to powiem Wam szczerze, że boli mnie tutaj, drapie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, VintetoElixa, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.